Kolejnym odcinku z rodzinki Biedak. Mamy kolejny poranek. W sumie chyba sobie pograłam z nimi jeden dzień poza nagraniem. Żeby troszkę Balbina właśnie narobiła sobie kwiatów, sprzedałam jeden komputer, który mieli, bo mieli dwa, więc po co im dwa. Sprzedałam jeden i dzięki temu miałam pieniądze, żeby i zapłacić rachunki, bo przyszły, oraz żeby zrobiła kilka bukietów. I tak to teraz wygląda, takie różyczki ładne zrobiła, które wystają. I takie tam kwiateczki, kwiatuszki. Już idziesz czytać, a może być tak posprzątała. I tak, nagrywam odcinek jeden po drugim, także nie wiem, czy co mi pisaliście, czy chcecie, żeby mieli dziecko, czy nie, ale chyba im zrobię to dziecko. Tak na stare lata, a co nam tam zdarza się. Co ty robisz? Nie, nie będziesz spał, ponieważ ja chcę pieniędzy. I zrobimy samochód biały. To już końcówka chyba, bo Sławek dużo pracował nad tym samochodem przez wczorajszy zimowy dzień. Podsłuchałaś wszystko ładnie? A chodź, otwórz kwiaciarnię i pracuj. I proszę bardzo, jaka bryka. Powinniśmy sobie zrobić taki jeden samochód. Teraz możesz nagrodę iść się położyć spać. Zobaczcie. No nie, odpicował furę jak nic. Ja bym chciała go sprzedać. 5000, moi drodzy. Tak, ostatnio po prostu też mi kopara opadła, jak dostałam ponad 4000, zdaje się, za taki samochód. Bo ja to kupuję za 800, a widzicie, jak to wychodzi potem. No i cóż, w takim razie adoptujemy psa, póki mamy pieniądze. Adoptujemy im tego pieska, bo chcą. I co ty robisz? Co to jest? Kobieto, pracuj. To, że dostałaś trochę hajsu teraz, to jeszcze nic nie znaczy, wiesz? Tym bardziej, że wy będziecie mieć dziecko niebawem. Tak, tak. No. Jesteś na to gotowa? Mówiłam, że nigdy więcej dzieci, ale... Kto by tam mnie słuchał przecież? Duże rodziny są najlepsze. Jak zwykle nie ma za bardzo wyboru. Suczka, suczka, super. To co, weźmiemy ją. Damy jej na imię. Nura. No? Tak, 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 tak. Chcę, chcę, chcę. Musi się coś zacząć dziać w tym domu. A nie tak. Idź tutaj troszkę z nim pogadaj. Weź się, chłopie, uwierz. On w ogóle wstał rano i poszedł w tym stroju robić ten samochód. Saka. Idź pi. A tak, przebrałam go i każemy spać. Dobra, to było bardzo mądre. Dostaniesz się do niej, do tej rudej? Pewnie nie. Bo zawsze jak ktoś tu stoi, to ona nie może się... O, tak, Nora. Dobrze. Staliśmy pieska, na. Kupię mu miskę od razu. Miszkę. Będzie nam weselej w tym domu. On dostanie taką różową. A nie wiem, w którym miejscu jej postawić. No nie, będzie gdzieś tutaj. I jakieś lagowisko. Nie pasują mi w ogóle kolory tego, ale okej. Okay. Lagowisko tutaj, o, idealne miejsce. O, idealne, mam nadzieję, że wszyscy się
ze wszystkim pomieszczą. Tak, witam panią, witam. I o zdrowie pytam. Gdzie jesteś, szczeniaczku? O, idziesz już do niej, dobrze. Tam olej na chwilę klientów. Witaj w rodzinie biedaków. Troszkę też się zaprzyjaźniłam z Anną, bo chciała się zaprzyjaźnić z nią. Niestety z Aliną mi się nie udało, ponieważ Alina nie ma telefonu jakimś cudem. Możesz ją tutaj położyć? Nie bardzo, tak? Nie bardzo. Czemu? Podejdź tutaj z nim w takim razie. Podejdziesz z nią? Podejdziesz. Dobra. Odłożysz ją? Czy tak niekoniecznie? No. I wracaj proszę cię do klientów. Oni już tutaj sami kupują. Sowek, ty nie śpij za długo, bo potem w nocy nie będziesz spał. O, jak się bawi fajnie. A, nie kupiłam jej kostki. Przecież musi mieć kosteczkę. Ale biega. Szalona. Teraz szła w ścianę. O, jej, mamy kolejny punkt, czekajcie. Tak, łowca okazji. Zastanawiam się, czy mi coś dodaje. Może to wezmę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Weź pracę jako kasjerka. A ta tutaj chyba się troszkę zagubiła. Ubli, Zudum, Frap Dad. Trapet, Urabadan, Farumpe. Grufli, Grace to Pradahead of the Zoom Vadish Babasim. Crew Picnic, Isa Fruay. Usa. Już? Skończyłyście? Bierz co chcesz, kobieto. A ty wstawaj. Weź coś zjedz. Kurczę, Barbie, nam gabaj sobie już wbić tą rangę, bo... Pokaż w ogóle. To jest... Masz złotą rangę sprzedawcy i... Aha, sprzedawcy, dobra, nie kasjerki. Już się miałam tutaj burzyć, że jak to możliwe. Jakaś babcia znowu tutaj... A piesek nam tutaj siedzi z nami, zobaczcie. Nura, nasza kuchenna. Napełnij jej miseczkę jak zjesz i weź się nią zajmij, tylko najpierw załóż coś na siebie, żebyś mi klientów nie straszył. Ale możesz ją podnieść i podejść tutaj. Dąd? Dokąd się wybierasz? Wąchać kwiatki, Jasne. Ale zobaczcie w ogóle... Jakie dotychczasowe obroty 4000? Czy ten samochód się wliczył do tego? Chciałam, żeby się pobawił z psem, ale on poszedł jeść. Głodna była. To ją pochwalisz za jedzenie karmy. Tym się z nią możesz pobawić. Przyjmij pieniądze od klientów. Jak wam w ogóle idzie? Ona jest dziennikarką. Ale ja nie zauważyłam w ogóle. Idziemy do niej. Idziemy ją olśnić. Patrzcie, one zawsze tak niepozorne, ubrane w jakieś takie sportowe ciuchy, że normalnie nie wiem. No i Balbina. No nareszcie się nauczyło. Uza, Drub! Uwala, brat! Uza, wow! Ewa!
Mam nadzieję, że napisze o nas pochlebny artykuł. Ale mamy szczęście, ona wtedy tak tutaj się zastanawiała właśnie co kupić i trzeba było do niej podejść. Dobrze, że podeszłam. Patrzcie, ile wzięła. Mamy puste półki, zostały nam dwie róże. Weź zachowaj resztki. Dziękuję. Sławę mi, że. Dobra, już dzisiaj się nie będę męczyć z tym samochodem, bo dużo zarobiłeś. Elżbieta? Ale ona chyba jest dziennikarką, nie widziałam, że ten... Widziałam, że pisała coś w notesie. Balbina, przecież umiesz już na kasie lepiej. Jesus. Bierz hajs od niej. I co, nie będzie artykułu? Przecież widziałam, że masz notes. Ej! Ej! Co za skandal. Balbina. Choć to po prostu mają dwa kwiatki przed sobą, dokładnie takie same, ale nie. Trzeba dokładnie oglądać, patrzeć. Dobra, chyba powinnam uważnie to robić, bo ile już mam? 2, 4. 2, 4, 5. No, no, to chyba teraz będziemy szli w gotówkę. Pracuję jako kasjerka i zamykamy. Co tam? Ty sobie czytasz gazetkę, dobrze. Zaraz się postaram o dziecko. No. Masz tu coś nowego? Nie masz. Mogłam iść w rodzinę. Mogłam im dać bliźniaki. Ciekawe, czy by się udało. Ciekawe. Czy będą mieli bliźniaki, bo Balbina ma tą cechę. Ma super płodność. A to będą miały. Jak będą bliźniaki. Okej, zamykamy. Dziękuję Państwu. Zapraszam. Jak będzie następnym razem otwarty? Weź resztki. O, nasz piesio sobie leży w łóżeczku, jak minusio. No i co? Postaramy się o dziedzinie. Tak, na koniec odcinka znowu. A co tam? Poszalejmy sobie. Balbinie już tutaj się kończą dni, więc przynajmniej jej się wiek zatrzyma na czas ciąży. I troszkę sobie pożyję dłużej, jako młoda Simka. Oj, teraz mi ktoś dzwoni, dajcie spokój. Sławek, odbierz telefon. Ale to pewnie do Balbiny, bo dzwonią na komórkę Balbiny. Nie, sorry, my teraz idziemy się starać o dziecko. Oj, Nura, tylko nie sikaj mi na dywan. Bardzo cię proszę. No to co? Czemu nie mogą się wstać, dziecko? Serio? Co się stało? Za mało miłości, czy jak? Czy ona już jest w ciąży? Niemożliwe. Przecież... Ej, no bez jaj. Co się stało? No nie! A ta się patrzy. A ta się patrzy. Co się stało? No nie! Za mało interakcji romantycznych było? Zepsuli moje wielkie plany! O ja... No nie. Bez jaj. Ty się jeszcze w poprzednim odcinku jak nagrywałam, bo... O nie, nasikał. Ła. No na przerwę. Aj, nie zdążę. Nie wiem, co się stało. Idź zrób, siku. Może muszę jakieś interakcje romantyczne z sobą wykonać przed tym? Nie wiem. O co chodzi? Cicho bądź. Sławek. Masz mi zrobić dziecko dzisiaj.
Czemu nie umiesz? Czemu nie umiesz? Czemu nie możesz? Co za skandal. Obydwoje są pamięci. Nie wiem, co się stało, może do tego są zmęczeni? Nie, no to jest niemożliwe, mają normalne Barbara, tylko nie mogą mieć dziecka. Czy jest chore? Ty! Jedna z drugim. Ja tu decyduję, kiedy idziecie spać. Przykro mi, ale teraz mi się zachciało, żebyście mieli dziecko. No niestety. A może... nie no, bez sensu. Nie wiem, już po prostu takie wymyślam takie rzeczy, że się w głowie nie mieści. Dlaczego nie mogą nagle mieć dziecka? No zobaczcie, nie ma tego. Tak jakby ona już nie miała nic w ciąży. Wiedziałam o tym. Nie wiem, nie będzie dziecka, bo nie będzie. Oburzające. Jezus, słuchaj, ten telewizor. Tak? No i cóż. Kładę ich spać i tyle, no. Nie będzie dziecka, bo coś się zepsuło. A ostatnio miałam, bo widzieliście, że było. Nie wiem, co się stało, ale jest mi teraz smutno, bo postanowiłam, że będę mieć dziecko, a jednak się nie da zrobić tego dziecka i o. To by było na tyle, moi drodzy. Tak, to byłoby na tyle i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.